W dniach od 17 do 18 kwietnia w Centrum Kultury Katowice imienia Krystyny Bochenek odbyły się targi edukacyjne dla uczniów klas trzecich gimnazjum zorganizowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice. Mamy 39 szkół, są to zarówno szkoły publiczne, które są prowadzone przez miasto Katowice, ale nie tylko, bo mamy też zespół szkół plastycznych w Katowicach przy ulicy Ułańskiej, który jest prowadzony przez ministra kultury i sztuki. No i mamy około 10 szkół też i niepublicznych, zarówno ogólnokształcących, jak i zawodowych. W sumie 39. Jeżeli chodzi o gimnazjalistów, no to szacujemy, że odwiedzi w ciągu najbliższych dwóch dni te targi 2420 uczniów klas trzecich katowickich gimnazjów, publicznych i niepublicznych. Licea przedstawiają swoją ofertę. Tak na pozór ona może być mniej bogata niż szkół zawodowych, no bo liceum daje wykształcenie tylko i wyłącznie ogólne plus możliwość tak zwanego sprofilowania. Część przedmiotów, od 2 do 4 przedmiotów jest nauczanych w tej wersji rozszerzonej, więc oni tutaj tą ofertę przedstawiają. Jeżeli chodzi o szkoły zawodowe, no to przedstawiają całą gamę zawodów. Prawdę mówiąc, Jerzy, tyle, że z głowy nie powiem ile nawet. Może nawet byłoby mi łatwiej tak wylistować, wymienić, ale jest ich około 30. Nasze szkoły kształcą gdzieś w około 30 zawodach. Także gimnazjaliści mają w czym wybrać. W targach oprócz szkół ponadgimnazjalnych, które przedstawiały swoją ofertę edukacyjną dla młodzieży, wzięły udział 4 poradnie psychologiczno-pedagogiczne w celu udzielania uczniom porad dotyczących dalszego kształcenia, a w szczególności predyspozycji zawodowych. Informacji udzielali również pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice.